No 100 kilo. Wiedziałem, że tak będzie. 3 kilo plus 3 kilo. Tak jest. Dobra, co my tu mamy? Jakaś... O, różowa siła obok mnie stoi. Co to taka za walka? Co to za walka? Patrzcie, już się biją. Już się biją. Ledwo co się zaczęło. Ja tu chciałem porozmawiać. Elegancko, po cichu, tak trochę. A tu już się leją. Już się leją. Co jest grane? Chyba musiał założyć okulary czterki. O kurczę. Ewidentnie będą się założyć okulary cheaterki. Patrzcie co się dzieje w ogóle. To jest Raisi, cześć Raisi, o dzień dobry. Aaron, klon. Osoby, które dość często widuję na live'ach. A przynajmniej tutaj w grze. Czekajcie, kogo tu biorę? Arona biorę, o. Patrzcie, Arona mam na masce. No i patrzcie, no co robisz? Typie. Sio, sio. Co ty? Kurczę, o, jest, patrzcie, zielony. Ups. Aha, się wysprzęglił. Dobra, kibicujcie różowym teraz. Różowa siła. Słuchajcie, jak różowa siła, to czekajcie, może biorę faktycznie te okulary czterki. Wiecie, połączenie różowej siły z okularami to... To z pewnością da niesamowite efekty. Może mi się uda, czekajcie, może zdążę założyć te okulary zanim mnie strącą. Tak, uda mi się? Czekajcie, o! Puściłem klawiaturę i nic nie mogę robić, o, dzień dobry, już. Proszę bardzo, okulary czterki założone. Plus 10 do siły, plus 20 do inteligencji. Nie, inteligencja się nie przyda, bez sensu. Widzicie, mówiłem? Oha! Co mnie pchasz? Chyba zrzucili różowego. Nie, słuchajcie, jak ja założyłem okulary, to pozbyli się różowego, tak nie może być. Sam się spychaj, co różowego spychasz? Wypadł stąd! Ha! Cyk! Po dwóch położyłem, widzieliście? O, hops! Aha! Za dużo pomarańczowych tu jest. To jest bardzo źle. Ha! Proszę bardzo, na dwóch kołach. Panie Raisi, jak pan, co pan robisz? Czekaj, bo tutaj ja muszę pomóc fioletowemu. Znaczy, przepraszam, pomarańczowemu. Bo fioletowych jest więcej. Oni sobie nie dadzą rady. Zrzucają go chyba. Aha. Byle do przodu, jak to mówią. Dobra, zostaliśmy tylko ja i Raisi. Chodź tutaj. Nie oprzesz się różowej sile, jesteś tylko fioletowy. Wiem, że to jest odcień różu, ale to stanowczo za mało. Ha! Cyk, czekaj. O kurczę. A, nie pokonasz mnie tak szybko. Nie w różowym aucie. Proszę bardzo, czekajcie. Wiem, że tutaj wycofać trochę. No patrzcie, no ale walczy. Dlaczego ty się nie poddasz? O, poddaj się. Holender. 10 sekund, będzie. O nie. Czekajcie, czekajcie, teraz skupienie, naprawdę, teraz skupienie pełne. Czego się rzucasz, powiedziałem. Prawie sam wyskoczyłem. Ach, kurczę, dobra, kibicujcie nam dobrze, bo trzymajcie kciuki, bo już tak nie może skończyć. Widzieliście jaki trik? A ty! Czego się rzucasz? Panie, co pan się tak rzucasz? Kurde. No patrz, 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 ja jeszcze walczę o życie. Aha. Nie wyjechałem! Jest! Różowa siła rządzi. Dobra. O, mi się ciepło zrobiło. Za mało, słuchajcie, kawy. Trzymaliście kciuki, faktycznie trzymaliście kciuki. No, bardzo ładnie. Dobrze, bardzo mocno trzymacie te kciuki, naprawdę. Tylko wam, że te kciuki nie odpadały, nie tak mocno. Możecie trochę lżej. Już możecie popuścić. Pewnie, że tak. Co tam u was w ogóle słychać? Jak dzionek minął? Jakieś pączki wam zostały, czy wszystkie zjedliście? Tam widziałem, że strasznie dużo osób dużo przytyło. To jest bardzo smutne. Dlatego mi tak ciężko dzisiaj szło, wiecie? Teraz, tutaj.
Bo ogólnie Rajs, jak widzicie, no, do samego końca wytrwał. I strasznie z nim ciężko było wygrać teraz. A to wynika z tego, że on pewnie dużo pączków zje. To jest pewnie. Na pewno dlatego ciężko było z nim wygrać, bo on pączki zjadał. Przez cały dzień pewnie. Przez cały czwartek pączuszki kipciniał. I wiecie, takie plus 10 kilo mu przyszło. I teraz przepnij takiego, taką masę. O, widzicie, patrz, ledwo się przepycha. Aha. Dobra, komuś maska. O, typie! Nie ma takiego bicia. Słuchajcie, okularki, cheaterki zostawimy, tylko orzesz, ty. No jak mnie spycha? Co to było? Co za... On chyba wcinał pączki w aucie. To jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Każdy ma oponkę. No jak do piwnicy? Też macie w piwnicy mini siłownię, czy jak? Ja w piwnicy to ja zapas pączków trzymam, dlatego ja do piwnicy nie chodzę. Patrzcie, co on robi. Co to było? Mówiłem? Patrzcie, trzy auta, Rajsi trzy auta ścisnął teraz. Ot tak. No powiedzcie, że nie haksior. No pączki zjada jak... No nie. On ma własną piekarnię, ja to czuję. On ma własną piekarnię pączków. To jest niemożliwe, że on tak w sumo cisnął. A właśnie, jeszcze jedna rzecz. Jakie pączki żeście jeli? To jest istotne. Eriksonek, hej Paweł, jak tak cię uwielbiam, a i zaproponujesz... Przepraszam, zapromujesz mnie, bo ja cię zapromowałem. Zapromuj. Niestety nie robię tego. Dzięki za donację, pozdrawiam cię bardzo gorąco. Ja nie robię tego, bo teraz każdy będzie chciał i wiesz... Źle się to skończy. Ale wracając do pączków. Wracając do pączków, jakie pączki jedliście? Zwykłe czy różowe? Bo jadłem różowe, mniej zjadłem ich, ale różowe zjadłem. One są lepsze. I co jest grane? Co mnie tak spycha? Jezus Maria, co mam takie słabe auto? Czy mam takie same auto? Weź mnie z maski, chłopie! O, holender. O, teraz mi się włączyło jakieś turbo. Co jest grane? Patrzcie. Jakie dziwne rzeczy się odprawiają. Niesamowita rzecz. O, patrzcie, zielony poleciał! Tak jest. Nie wiem, jakim cudem w ogóle Rajsy wcześniej... Patrzcie, zjedzie? Nie zjechał, czekajcie, Arona, dobra, ściśnij Arona, ściśnij go nam. Bardzo ładnie, nic, blokuje. Pomogłem, dzień dobry. Co tu się dzieje, Rajsy został. Rajsiego trzeba ścisnąć, bo on tutaj za dobrze będzie grał. Nie mogę na to pozwolić tutaj. O kurczę. No dobra, będziemy współpracować ewentualnie. Żartowałem. Dobra, dobra, współpracujemy. O, Lender. Weźcie tego pomarańczowego. O kurczę. Już mnie na maskę brał. O! Rajsi, nie umieraj! Poczekaj! No żeż ty. I pomarańczowy wygrał chyba. No pomarańczowy chyba wygrał. Ja widzę tam. Joanna z Weroniką chyba się kłóci. Albo ktoś tam. Ktoś się kłóci tam, o pączki chyba. Coś tak czuję. Tak. Coś tak, czy ktoś tam się kłóci, nie wiem kto, ale ja to wyczuję, zaraz sprawdzę. Okulary cheaterki, no dlatego mi tak słabo idzie, wiecie. Bez okularów cheaterków to słabo, słabo. Gabriel Baran, nie zdążyłem przeczytać, zaraz przeczytam. Dzięki za donację. Gdzie on jest tutaj, co jest? Dzięki za pozdrowienia, pozdrawiam również. O rany. Co jest gra... Nie, różowy, nie spadaj, co ty robisz? O, Lender, jasna. Dzięki, dzięki. Pozdrówcie również. Okej. Co jest z tym... Czekajcie, gdzie oni są? Czekajcie, różowy nie żyje chyba już, nie? Dwóch fioletowych zostało, zielony... Co jest zielony? Wtopił mi się w maskę. Pomarańczowy w ogóle co, zwylogował się, czy jak? No panie! Co mi tak wjeżdżacie? O, Rajs, cześć. Dzień dobry, to zrzucę te auto, tutaj mnie denerwuje. Skoro tu stoi, to niech nie stoi. Szlak. O, kurde. O nie, 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 poczekaj! No i patrzcie, zrzucili mnie, no. Ale złe ludzie, ale złe ludzie.
cóż oni robią? Nie ma opcji, ja muszę ściągnąć. Muszę włożyć okulary cheaterki. Tak jest. Coś mi nie idzie. Okulary cheaterki są tu wymagane w tym momencie. Na już. Ulubiona piosenka? Proszę bardzo. Echo Through My Life, dokładnie. Adamon 181. Elo, jak nazywa się twoja ekipa w GTA? Róż Mafia. Jest pełna. Niestety, dlatego nie podaję już jej publicznie. Jest przepełniona. Tak samo jak ilość z moich znajomych. Może kiedyś coś z tym zrobią, mam nadzieję. Zobaczymy. No właśnie, nie wiem gdzie jest Lucek. On chyba dzisiaj odpoczywa, co mi się wydaje. Coś nam nie pisał. Chyba. Coś na telefonie mi zamrugało. Aczkolwiek dzisiaj akurat gram sam. Chcę się troszkę bardziej skupić na czacie, troszkę chcę się bardziej skupić na was. Po prostu Pascal, zrób śmieszny telefon, na przykład do babci Razwańskiej i obowiązek wbicia na TS-a. Aha. Dobrze, no to dzisiaj po live wbiję na TS-a. Na krócej bądź dłużej zobaczymy. To akurat możecie być pewni. A ze śmiesznych telefonów nie do końca rozumiem, o co chodzi. Dalej telefonu do babci nie dostałem. O, widzę, Gosia już jest. Też mnie pyta o ananasy czy arbuzy. Świetnie. Ostatnio mnie pytała pomarańczy czy mandarynki. Nie mam żadnego pojęcia, o co chodzi. Co to ma być? Nie wiem. Chyba raczej arbuzy. A wy ananasy czy arbuzy lubicie? Bo ja chyba bardziej jednak... chyba bardziej arbuzy. Patrzcie, jak go tam biją. Co tam się bije? Zielony kontra fioletowy. Który jest grubszy? Który fetem opływa? O. Dobra, wydało się. Myślę, że który się poda. Arbuzy, no stanowczo arbuzy, ananasy. Ananasy są takie jakieś tropikalne, takie no, egzotyczne owoce strasznie. Nie. Nie lubię takich bardzo egzotycznych. Chociaż banany też są teoretycznie egzotyczne, ale to zbyt luksusowy, egzotyczny towar. Nie dla mnie. Battlefield trzeci z widzami, to jest bardzo fajny pomysł. Prędzej czy później trzeba by coś takiego zrobić, no. No zobaczymy, pomyślimy. Na razie GTA, na razie Simsy. Na razie mam Plants vs Zombies. Mamy kotki, mamy pieski. No trochę tego jest. Okej. Okay. Dobra, czekajcie, musimy się skupić teraz, nie możemy się poddać. No i ale przygwoździł tutaj. Czekaj, strzaskaj go tam kogoś. Oj, dobra, pchajcie się wszyscy. Patrz tamte, ja, zielony zjechał sam. On sam spadł, widzieliście? Szalony wariat! Co to było? Jakie przebicie gwoździa. O, przepraszam, Rice, nie chciałem. Wcale to nie było złośliwe. Nie, skądże? Czekajcie, no tutaj, co bijesz mojego przyjaciela różowego? Uśmiechnięty przyjaciel różowy, a ty go już trzaskasz? Co tu się dzieje? Skill YouTube siema Paweł, to ja, Kamil YouTube, mam nowe konto, zaraz wbiję do GTA i zagam z wami, jak zauważysz mój nick. Aha, Kamil, okej, okay. Dobra. Dzięki za donację, pozdro, łapka dla ciebie. Co to jest za fioletowy, co ty robisz? Co tu się dzieje? Był i zniknął. O, ty cheaterku jeden, ja ci pokażę. Się masy nabiera, a nie. No i co pan robisz, panie? No pan! Kurde, no i mnie zrzucił, no i mnie zrzucił. Mrs. Hania zje pączki z piwnicy wszystkie. No nie, Haniu, dlaczego chcesz zjeść wszystkie pączki? Jak zjesz wszystkie pączki, to będziesz duża i ten. Znaczy w sensie ten, wiesz, taka duża. Taka masywna będziesz. Nie przesadzaj, zostaw trochę koleżankom. Patrzcie, trzyma się! Patrz, wróci! Kombaka chciał zrobić. Kurczę, no Tomasz, prawie kombaka zrobiłeś.
Ja ile zjadłem pączków? Kurczę, powiem szczerze, ja zacząłem jeść pączki w środę. W środę zjadłem chyba dwa albo trzy pączki. Chyba dwa pączki zjadłem. A w tłusty czwartek, zanim wybrałem się do sklepu po pączki, okazało się, że pączków już nie ma. I zostały takie ostatnie sztuki, najbardziej badziewne, najbardziej twarde, bez marmolady. No i zjadłem chyba jeden, niestety. Wiecie, dbam o linię. O linię muszę dbać. Kuba, skąd kupujesz, bo GTA na PS3 nie działa? O rany. Ja kupiłem pod pecety, nie gram na konsoli. Kupiłem na Steamie, ale to nie ma znaczenia, po prostu jak grasz na PlayStation 3, to nie połączy się z kimś, kto ma peceta. Więc tak to wygląda. Tym bardziej, że to były aktualizacje. I gramy w tryby, których ty nie masz w tym momencie, jeżeli masz PlayStation 3. Okej. Okay. Ja właśnie strasznie mało wczoraj zjadłem. Strasznie mało zjadłem i dlatego mi dzisiaj w sumo nie poszło. I nie wiem, czym teraz pójdzie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Ja muszę troszeczkę masy nabrać. Jak najszybciej. Fajne okularki, dziękuję. Specjalnie róż cheaterki. Okularki cheaterki, róż mafii. Czy kupujesz shark cardy? Zdarza mi się, oczywiście, że się zdarza. A to wynika z tego, normalnie bym pewnie nie kupował, bo to wiecie, no. Nie chcę robić tutaj reklamy, że nie ma sensu, albo że ma sens. W żadną stronę nie chcę tutaj was, że tak powiem, popychać. Aczkolwiek dla mnie problem jest taki, że ja potrzebuję duże miliony, żeby tuningować te auta, żeby kupować wszystkie aktualizacje. Nie jestem w stanie tyle grać, żeby zarobić na tyle dużo i to wszystko kupić. Nie ma takiej opcji, niestety nie ma takiej opcji, wyobraźcie sobie. To jest straszny minus. Dlatego no niestety czasami jestem zmuszony. No niestety czasami jestem zmuszony, żeby faktycznie zakupić takiego szarka. Czy będzie Scrap Mechanic? Scrap Mechanic raczej jest w postaci odcinków. Okej, jedziemy. Pełny składzik. Czytasz, co ja do ciebie piszę, jak możesz, Weronika. O. Oczywiście, że czytam. Zawsze jak ktoś do mnie pisze, czy mogę przeczytać, to czytam. A jak ktoś innego pisze, to zwykle jest problem z tym przeczytaniem. Nie wiem, z czego to wynika. Może piszcie po prostu, kiedy nie gram. Czekajcie, muszę wziąć sobie autko. O, jest autko. Bierzemy autko. Okulary czterki są bardzo istotne, słuchajcie. Bez nich chociaż nie, tu będzie ciemno trochę. Nie, to faktycznie mogę źle widzieć. Jakio ty je 24/7? Oż ty. No nie no. Joanna, proszę cię. Kaczka jest, wyrażam zgodę. Nie wiem, o co chodzi. Co ta Paula tam kombinuje na tym czacie? Hops, hops, hops. Wypchajmy kogo. Co jest? Czemu się nie wypchasz? Wypchaj się. O. Patrzcie na tego fioletowego tutaj. Czemu jestem zielony? Przecież to jest automatycznie przegrana. Co to było? Nawet go nie ruszyłem. Wypchaj się, typie. O, ładnie. Wypchałem różowego, widzicie? A tylko dlatego, że się poddał. Normalnie różowego nie wypchacie, on jest zbyt ciężki, zbyt dobry. Dobra, pomarańczowy sam się... Co jest? Już? O Jezus, mieliśmy szczęście. Sporo. Malinki czy truskawki? O co chodzi? Bo malinki można na szyi robić. A truskawki to nie wiem. Truskawki lubię jeść, oczywiście, że tak. Joanna mówi samą prawdę. No ja nie wiem. Mam tutaj szczere wątpliwości, Joanno. Dobra, słuchajcie, musimy trzymać kciuki teraz, żeby nam się udało. Do 3 razy sztuka. Nie przeczytam tej kwoty. Ktoś mi na jakąś na czacie napisał taką kwotę, że nie jestem w stanie przeczytać. Jak mi wyślesz taką kwotę, to ja będę wiedział, jak przeczytać, ale teraz nie wiem. Kurczę. Może dlatego, że... Panie Ricey, co pan robisz? O, Ricey spadł.
Stara mu się krzywda. Kuku! O, czekajcie, oparcie, wypchnie swojego! Zdrajcus! Czekajcie, pomyliłem ten. Dźwignię biegów pomyliłem. Czekaj, no gdzie się pchasz, typku jeden? No i patrz, i szybę mi wybił. Zdrajcus jeden. Jak mogłeś mi to zrobić? Wybiłeś mi szybę, teraz mi wieje w twarz. Różowy ze mną? Nie jest różowy ze mną. Co jest? Patrzcie, co jest grane? Jak on mnie zepchnął? Tak bym był małym papiórkiem. Proszę was, co to ma być? Zielona siła. Nie, dalej kibicujemy różowej, bo wiecie, różowy siedzi we mnie. Po prostu przemalowałem auto, żeby nie było takich... Żeby nie było dwóch drużyn różowych, to przemalowałem auto z różowego na zielone. Aha. Aha. Aha, patrzcie, jest. Nie, jeszcze nie. Dobra, obróć się, ale tak szybko. Tak trochę szybciej. Dobra, udało się. Kibicujemy Tomasowi teraz. Jak to sumo? No słuchajcie, po pączkach to sumo najlepiej się robi właśnie. Proszę was, zawsze po tłustym czwartku trzeba zrobić sumo. Ja nie wiem, czy... To jest logiczne. Wstajecie rano, to co? Pierwsze co, to idziecie do... Jak rano wstaniecie, tak? Wiadomo, do łazienki ogarnąć się. Później oczywiście do kuchni na sumo z rodzicami na przykład. Wypchnąć. Kto wypchnie rodziców przez okno na przykład? Jak mieszkacie wysoko, nie? No to wypychanie, tak na masę, tak. Wypychanko jakieś takie. Nie? Nie ma takiej... Nie ma czegoś takiego u was? Kurczę, tylko u mnie. Ale lipa, wydało się. No i zielony spadł. Ingrown Chart. Elo, elo, Paweł, pozdrawiam czat i ciebie, trzymam za ciebie kciuki, zjadłem 7,5 pączka, będzie linia śmierci. Być może będzie. Pozdrawiam cię bardzo gorąco, dzięki za donację. 7,5? Jak można zjeść pół pączka? No, przepraszam bardzo, bierzesz pączka, gryziesz go do połowy, ślinisz go do połowy, a później co? Ten, chcesz zjeść? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. No nie, no proszę was. Jak wyślinicie pączek, to zjedźcie go do końca, a nie, że częstujecie później innych. Albo odkładacie tam na ladę z powrotem. W sumie nie był dobry, odkładam. No, te pół pączka już wam nie zaszkodzi przecież. Jak już zjedliście 7, to te pół pączka możecie zjeść. No, taka jest prawda. Mama zjada. O, rany. Tak, po ludzku można zjeść. O. Czyli jak Lucek zje do połowy, to możecie zjeść tą drugą połowę. Po ludzku można zjeść. Tak jest. Dobrze powiedziane. Jeżeli Lucek to oglądasz, pozdrawiam cię bardzo gorąco. Możecie zrobić mu odshota z tego i podesłać. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Coś tu patrzy na... O, żeż ty, ale mnie przygwoździł. Jak mi dobił, jak gwoździa. Chodź tutaj, panie Aronie. No, panie Aronie, co pan robisz? Pan się zaraz... Co pan robi? No patrzcie, co on tu kombinuje? Tak, a to jest całkiem nawet logiczne. No. Całkiem logiczne tutaj z tym jest. Że po ludzku można zjeść, tak, no. Nie, nie, zostaw mnie! Ha, wypychaj się, wypchnijcie go, no co robisz, wypchnij go! No wypchnij go, no wypchnij! Kurczę, no, nie, nie! Kurde, panie! Panie Aronie, o! Aha! A się leją, czytajcie tego tutaj strzeska. O! Żartowałem! Dobra, ja może stąd pojadę na chwilę. Dobra, czekajcie, tutaj coś się dzieje. Dobra, dokończ robotę. Co mnie pchasz, no? Czego się ryjesz? No i się zrył, widzieliście? Pchał się, pchał i się zrył. Dobra, Aron poleciał. Czekajcie, Rajsy, co? Dobra, mamy koalicję. Przynajmniej tymczasową. Dobra. Czekaj, to ten, to zrobimy ten, o, takie coś. Nie, nie w to, nie o to mi chodziło! Kurde, panie! Patrz, myślałem, że z drugiej strony pojedzie, on mnie tu ścisnąć chciał. Zły człowiek, normalnie, ty Rajsy, niedobry! Zjadłeś pączki? Tak, teraz masz się... Co, myślisz, że jesteś fajny, bo zjadłeś 10 pączków? Ja ci zaraz pokażę, co to znaczy zjeść 10 pączków, bez... O ty! We mnie tak trzaskać?
Czekaj, chodź tu, patrz. O, fachulec. Jak on to bokiem mnie ścisnął? No co jest grane? Ale oszust normalnie. Pączkowy. Niby 10 razy 20. Dzień dobry, witam wszystkich, którzy przybyli. Tam widzę, ktoś ma urodziny. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Łapeczka. Tak jest. Dla wszystkich, którzy mają urodziny, teraz wszyscy napiszą, mamy urodziny, oczywiście, że tak. Wiem, to jest normalne, jak zawsze mówię, na jakiś temat to wszyscy go łapią. Czyli po prostu kwestia... Czekajcie, jestem sam w ekipie? No świetnie, jeden... Jesteś w zielonej drużynie, a gdzie... co jest grane? Co z nimi się stało? Teraz wszyscy mają urodziny, tak, mam urodziny, ja też mam urodziny. Wszyscy macie urodziny, ja wiem, wiem. Dobra, czekajcie. Fioletowych było za dużo. Nie, jednej drużyny było za dużo. Nie, dobra, czekajcie, ja zrobię sobie o. Okrążenie. I wjadę im tutaj na ambicje. O, czekajcie, tutaj, tędy. No, ale nie uciekajcie teraz, panowie. Przepraszam. Ale mnie pokonałeś brzydko, więc musiałem cię ten strzaskać. Nie, poczekajcie, bo ja was próbuję okrążyć. Ja ich gonię, czy oni mnie gonią? Ja ich próbuję dogonić, a oni mi tutaj też chyba próbują wjechać. Co się dzieje? Halo? Kurczę, co tu się odprawia? Aha. Uuu! O, żeż ty. I no i sam, no i sam, no... Fioletowy, panie fioletowy, coś pan zrobił. Pan za, żeś się sam zabił, no. Co za, no nie, co za człowiek. Kiedy ja mam urodziny? O, Weronika, teraz zobaczysz, przeczytałem twoją wiadomość, widzisz? Udało się. Urodziny 29 czerwiec. O, 28 czerwiec coś tam ma, ładnie. Joanna. To ja mam 29. I dlaczego tutaj nie ma ludzi? Dlaczego ich wyrzuciło? Czekaj tu. O, żeż! Jak się wkurzyli, widzieliście? I z drzwi mi wypadły. A ten Aaron, co on robi? Co ten Aaron robi? Patrzcie. Czekaj, chwilę. Co jest grane? Został pomarańczowy, pomarańczowy i różowy? To jest nie fair. Róż pomarańczowych jest więcej. Oszukisty jedne. Pewnie skakowali. Panie Heisi, proszę się poddać. Panów jest więcej pomarańczowych. Pan pomarańczowy powinien automatycznie jeden wyskoczyć. Dobra. Jeden pomarańczowy spadł. Różowa siła w zielonym aucie podąża. Czekajcie, bo coś mi się tu nie zgadza. Czy moglibyście się zatrzymać, bo ja tam próbuję tam dogonić kogoś. Hello. Przepraszam, ale nie, krzywo jeździsz. Stać. Co tam dzwonisz mi ten? Pomarańczowi nie mogą wygrać, macie za dużo punktów chyba. Czekajcie, może sens, co się dzieje w ogóle. Stać. Policja. Chwila, czekaj chwilę, tutaj nie trafiłem tak, trzeba. Panie, patrz, co wy robicie? Czekajcie, no to którego mam trzaskać? Nie wiem, którego trzaskać, no. No nie wiem, dobra, różowego strzaskajmy może, o. Nie, bo czekajcie, pomarańczowy za dobry jest. Dobra, pomarańczowy, ty lecisz może. A bo w sumie każdy na każdego, słuchajcie, nie ma czegoś takiego. O. O. Wkurzył się! Pomarańczowy, różowy się wkurzył! Uciekajcie! Gdzie pieprz rośnie? Dobra, chwila, zaraz ogarniemy. O, żeż ty, normalnie. Oj, 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 różowy mnie goni, pomocy. Aha. O, o Jezus Maria, panie Pawle, hamulce nie zadziałały. Kamiki, hej Paweł. Hej Kamiki,
Witaj, dzień dobry. Witam wszystkich nowo przybyłych, dzień dobry, dzień dobry. Live z Ludzkim, nie, mam nadzieję, że za jakiś czas będę mógł się z nim ugadać, coś zagrać faktycznie. Może się uda. Taka cicha nadzieja. Też macie okularki czyterki? Bardzo dobrze. To jest podstawowe narzędzie... No, sam spadł. To jest podstawowe narzędzie każdego gracza. Każdy gracz, porządny gracz ma okulary czyterki. Albo ubrany, albo pod ręką. Nic nie przyniosło do piwnicy. Nie ma jedzenia. Po tłustym czwartku jest odchudzanie. Przepraszam bardzo. Odcinek z Overwatcha, o. To jeżeli chodzi o Overwatcha, to muszę pogadać z Ludzkiem. On na pewno będzie chciał zagrać. Tego jestem pewien. Tak jest, dzięki za subskrypcję, dzięki za wsparcie. Donacje, na dole w opisie, tam macie link. Odnośnie mojego sprzętu, odnośnie donacji, odnośnie... O, co się dzieje, patrzcie. Spy Ape teraz jest. Teraz o, coś się zmieniło, teraz wszystko... Co jest? Co to miało być? Widzieliście, jak przywalili? Matko Boska. Pozamiatali. Daj linka do okularów. Niestety okulary kupiłem tak w sklepie, wiecie. Od tak po prostu. Znalazłem, zobaczyłem fajne. Spytałem pana sprzedawcy, czy są różowe. Pan sprzedawca mi popatrzał, powiedział, czy pan jest normalny. Powiedziałem, że haha, to tak do śmieszkowania. Powiedział, ok. Proszę bardzo, tutaj. Udało się, znalazłem, kupiłem. O, Emilka nie zgrubła. Widzicie? Mnie trochę przyszło, po tym jednym półtorej pączku może mi przyszło trochę. Kolejny live Simsów. Zgadujcie, kiedy? Kiedy będzie live Simsów? Rzucajcie swoje pomysły, kiedy może być live Simsów? Czy ja bym to zgadnie pierwszy? Andrzej, jesteś, o rany. Jutro? Nie, jutro nie. Jutro może niekoniecznie. Nie jutro. Nie teraz. Nigdy? Fajnie, podoba mi się odpowiedź. Ciekawa. Czekajcie. A dobra, weźmy jeszcze sumo faktycznie jakieś. Opcja nigdy tutaj widzę, ktoś zapodał. Dużo osób zapodał opcję nigdy. Prawidłowa odpowiedź to jest... W poniedziałek. Tak jest. Planuję wstępnie w poniedziałek zrobić live'a Simsów, tak żeby było coś dla odmiany. I jeszcze taka informacja dla osób zainteresowanych GTA i ogólnie live'ami. Obawiam się, strasznie się boję tego, ale niestety, czekajcie, muszę wziąć tylko jakieś pojazdy, a weźmiemy terenowe może, o, nie będą terenowe, dawno terenowych nie było. Jeszcze zaproszenia tylko powysyłano. Jest jeden minus. Wyjeżdżam na IEMA do Katowic, wyjeżdżam 2 marca już, bo to jest długa droga, także wiecie, niestety muszę już wcześniej wyskoczyć, więc prawdopodobnie w środę tego live'a nie będzie, w piątek tego live'a nie będzie, w poniedziałek będę jeszcze na Śląsku, więc też nie będzie, czyli 3 live'y nam gdzieś przepadną, niestety. Jeszcze tylko zerknę na super chat, bo tam była donacja. Gabriel Baran, elo elo, pozdrowień mnie i kolegę. A jak się kolega nazywa? Dzięki za donację. Gabriel, pozdrawiam cię bardzo gorąco oraz twojego kolegę. Aczkolwiek nie wiem, jak się ten kolega nazywa. No dobra. Okej, zaczynamy. Czy nagrywam Eurotracka? Jest na kanale dość sporo odcinków z Eurotracka. Było dość sporo live'ów z Eurotracka, znaczy sporo, średnio właśnie bym powiedział. Średnia ilość z Eurotracka była live'ów. Może kiedyś do tego wrócimy. Ale to nie jest taka prosta sprawa. Za dużo gier mamy. Musiałem po co dzień robić te live'y. Dobra, znajdźmy jakiś fajny pojazd. No wezmę to, niech będzie to. Nie wiem, co to za a maszyna. Tak, Paweł nie ma dziewczyny i ma 26 lat, jeżeli ktoś pyta, tak. Nie wiem, Weronika, dlaczego podałeś tą informację publicznie teraz?
To jest bardzo dziwne i nie wiem, co mam na ten temat powiedzieć. Dlaczego taki zielony? Dzisiaj dużo światła mam na twarzy, dlatego zielony jestem. No. Linia śmierci, pomyślę, pewnie tak, pewnie będzie. O, Kuba napisał, że jego siostra jest sexy. Dobra. Wiesz, co robić. Wyślij numer, tak jest. Okej. Okay. Ale on ma żonę, o nie. Misty Scanner, i po co to pisałaś? Miałaś nie pisać. Omawialiśmy się, że nie będę pisała publicznie, że mam żonę i dzieci i takie rzeczy tam. Miałem nie mieć. Co się dzieje? Proszę mnie tu nie ten, nie grzmocić tymi autami, bo ja się czuję przygrzmot... Co jest? O rany. Ja nie mogę ruszyć normalnie. Co mi? Stłukłeś mi szybie! O ty! Ej, to auto jest słabe jakieś, takie moim zdaniem. Ja może włączę światło. No ruszyć się tego nie da. Czekajcie, bo on stoi tak, że... Rozpędźmy się! Wiecie, rozpędzone tygrys wszystko przyleci. Taka jest złota zasada naszego świata. Leć, chłopie! Spadaj! Zrzucamy tego grubasa! Dawajcie, zrzucamy grubasa! Tak jest. Nie! Nie jestem grubasem! Co mi robicie? Halo! Kurczę, ale normalnie złośliwcy. Jak mam syna? Kurczę, wydało się, mam 10 dzieci. 10 tysięcy dzieci mam pewnie. Co mi tutaj, panie? Ej! Jak mnie trzaskają? Słuchajcie, te auta od... Dobre są te auta. O kurczę, a mnie tutaj przytrzepał. Dobra. Co ty tym liberatorem tu robisz? Co jest? Patrzcie, nie mogę go zrzucić. No patrzcie, co jest grane? Ten malutki jest śmieszny. Bo jest prawą grawitacji. On niszczy grawitację. Ej, o kurde, przewróciłem się. Dobra. No patrzcie, on nie mogę uciec mu, no. Jaki zły człowiek. Kiedy who's your daddy? O mój Boże, chyba we wtorek nam się uda coś. Nie zrzucaj mnie! No kolejny. O ty bestia, normalnie bestia mnie dorwała. Paweł jest w ciąży spożywczej, nie wiem, o co chodzi, nie mam żadnego pojęcia. Neguję to, co mówisz. O co mu chodzi? O co jej chodzi, tej Weronice? Z jaką Madzią? Co je... O nie! Jakie dzikie tutaj jakieś insynuacje lecą w moim kierunku. Tak, okulary 4 bym musiał założyć, bo inaczej mi nie... Nie pójdzie, przegram. Titanfall! Milka, nie mam żadnego pojęcia. Pomyślimy, zobaczymy. Okej. Okay. Jest w ciąży, Paweł jest w ciąży. Kurde, no to musimy dramę zrobić, słuchajcie. No nie, no jak facet w ciąży jest, to musimy zrobić dramę. Albo jest kobietą, albo jest Schwarzeneggerem, nie? Oglądaliście ten film, gdzie Schwarzenegger był w ciąży, nie? Chyba tak, stary film, także każdy na pewno gdzieś tam oglądał. O nie, znalazła się ciocia moich dzieci nawet. Zobaczymy, kto kukuta tutaj zaraz tutaj porobi. Paweł ma dziewczynę Teo. Kurczę, ja mam... Tyle tych dziewczyn już mam. Ja nie wiem, co chwila jakaś inna dziewczyna. Według tego, co piszecie na czacie. Jakieś dzieci nowe. Jakieś nowe żony. Mężów jeszcze nie pisaliście, że ma męża. Nie, patrzcie, pomarańczowy wyjechał. I nie wybuchł. Co to miało być? Co to miało być? Berbert, dasz radę! Berbert. Dajesz Berbert. Trzaskasz go, zobaczysz. Zrób mu krzywdę. Wiedź mu na ambicje. Tak jest. Dosłownie autem na ambicje mówić. Mąż plaga. Wiedziałem, że napiszecie to. Wiedziałem, że to napiszecie. O, wybuchnie. Musi wybuchnąć. Zrzuć go, wypnij. I co on jest? Patrzcie. O, dobra. Z opóźnieniem, ale wybuch, na szczęście.
Do piwnicy daje za free? Ale co daje za free? Pączki? Nie, nie. U mnie w piwnicy, jak przyjdziecie, to pączki kosztują 5 zł. Żeby nie było. Żeby mi tam moderatorzy nie przytyli za bardzo. Czy będą dzikie stunty na live? Nie mam się tego pojęcia. Zobaczymy, jak wyrobimy się z czasem, wiecie? Jak będzie nam dobrze szło i będzie czas, to jeszcze zrobimy dzikie stunty. Wtedy jasne, że tak. To jest ostatni tryb sumo. To jest ostatnia runda sumo. Musimy tylko ją wygrać. Berbet, liczę na ciebie. Sam na siebie nie liczę. Ciężko mi się liczy. Po wojaku ciężko liczyć, wiecie. Bardzo ciężko się liczy po wojakach. Aaaa, ty... Co ja Berberta cisnę? Przepraszam. Tego grubasa ściśniemy. Liberatora. Zostaw go. Nie z dobrym Berbertem. Co jest? Co mnie ciśniesz? O ty, fakulce ci pokażę, czekajcie. Co jest? O. Fakulec. O. O kurczę. Tak, o. Różowa siła, czekajcie. Różowa siła, momencie, bo mi coś nie idzie. Ja się zatrzymam, chwilę, nic się nie dzieje. O. Dobrze. A dzisiaj, o, patrzcie, jest tutaj już. We mnie chcesz wjechać? Tym gratem dużym? Ja ci teraz pokażę, tutaj strzaskamy cię. Mr. Way. Co to ma być? Co to jest? Co to za linki? Powiem wam jedną rzecz, nie wpisujcie sobie tego linku, bo nie wiem co tam jest. Dzięki za donację oczywiście, ale ten link jest, że tak powiem, bardzo podejrzany. Takie linki są bardzo podejrzane. Nie wypychaj mnie teraz, bo jeszcze gram. Także dla waszego bezpieczeństwa ja bym tam nie wchodził. A przynajmniej, jeżeli nie macie antywirusa dobrego. Dobra. Co my tu mamy? Na razie się jakoś trzymam. Czego trąbisz, typie? Hops, hops. Sobie jeżdżę tak. Co tu się dzieje? Czemu tu się... Berbert! On jest w niebezpieczeństwie. Nie, Berbert, nie umieraj. Orzesz ty. Poczekaj, przepraszam. Cofamy, cofamy, cofamy. Dobra, orzesz ty, kurde. Jest coś... Dobra. Ej, patrzcie, dwóch pomarańczowych wypadło. Tak kombinowali, wypadli. Dobra, ciśniemy różowego. Spadaj, różowy. Ghost oraz 1023 LP-owe, pozdrawiam cię i wszystkich. Macie pozdrowienia od Ghosta. Dzięki, pozdrawiam cię również bardzo gorąco. I co, jest tego nie można przepchnąć. Więc pokażę mu fakulca. Fakulca mu pokażę. O, dobra. Aczkolwiek takie rzeczy nie róbcie, wiecie. Z fakulcem, to jest niebezpieczne. To nie jest dobre. Nie, poczekaj, widzisz, że ja sobie czytam. Ja czytam wiadomości. No gdzie mnie spychasz, typie? O kurde, no i tak to jest. Tak to jest, ja czytam wiadomości i koniec. I leżę. Gołe fotki Pawła tam są pod tym linkiem. O nie, wydało się. Miałaś tego nie mówić. Przecież. No. Czy bezie zlot? Chodzi o zlot, czyli spotkanie? Oczywiście, że tak. Właśnie. Tak mówię, wybieram się do Katowic na IEMA. Czyli to będzie 3, 4, 5 marca. Katowice, Spodek. Tam się na pewno pojawię. Część ekipy też się pojawi. Wiem, że na pewno później jeszcze są inne imprezy, jak na przykład PGA, jak na przykład Good Game, jak na przykład Game On. No i tam parę innych. Sporo tego jest. Na pewno na większości będę starał się pojawić. Zobaczymy, czy mi się uda. Tak jest, krzyczcie Berbert. Krzycz Berbert, o. Berbert, wyjmij fakulca, to pomaga. Co jest grane? Co to było? Co się stało? Patrzcie, co się... jakiś cheater. Co to ma być? Halo, halo. Gdzieś się... ktoś opuścił sesję i nie mogę podglądać misji, co się dzieje? A, i Berberta zabili. Co to miało być w ogóle? Berbert, nie Herbert, o nie. Ale żeście go tutaj porobili. Dobra, 1-1. Teraz decydujące starcie, mam nadzieję. Jeżeli różowi wygrają, albo fioletowi wygrają, kończy się runda sumo i bierzemy się za na przykład wyścigi kaskaderskie.
Ewentualnie za linię śmierci albo coś innego. Co nie karmi moderatorów? Moderatorzy nie... Słuchajcie. Moderatorzy... Nie, nie potrzebują moderatorzy jedzenia. Wydaje mi się, że nie. Oni się karmią internetem. Oni po prostu ciągną z kabelka... Jezu, źle to ciągną z kabelka, nie. W sensie światłowody, o. Tak, internet. Boże, ale to wyszło. Ciągną z kabelka. Dobra, nieważne. Nieważne, zmieńmy temat. Zmieńmy temat. O! Gdzieś jak... O, co jest grane? Ty różowy jeden, małpiszonie jeden. O, Werbert, sorry. O, tam widzę, ktoś ciśnie Weronikę. O nie, będzie drama. Weronika cię zobaczy szybko. O, żeż! Wow! Co to miało być? Tak to jest. No nie, no chodziło mi o kabelka, w sensie wiecie, internet. Co to jest? Nie wiem, co to ma być. Nie wejdę w ten link, on wygląda zbyt... Ten link jest zbyt... Kurczę, nie znam tej strony, to jest raz. A dwa, zbyt podejrzany jest. Nie mogę tego zrobić. Ale dzięki za donację. Mówi, że malujesz, ale nie wątpię. Ja sobie to ewentualnie może zweryfikuję z ciekawości, ten link, ale to na urządzeniu, specjalnym urządzeniu swoim do otwierania nieznanych linków. Czyli na starym, bardzo starym laptopie. Paweł, ja też mam 29, ale imieniny. No właśnie, słuchajcie, bo jeżeli chodzi o 29 czerwca, wtedy są imieniny Piotra Pawła. Taka jest prawda, naprawdę, Piotra Pawła jest. I stąd mam na imię Paweł. Że się akurat urodzim w tym dniu. Naboje na waga złote, może niekoniecznie, bo tam jest za mało miejsca. Ja bym chciał, żeby jednak było troszkę więcej miejsca dla was. Na razie czekajcie, co z tym Werbertem się dzieje? Czy ten Werbert wygra w końcu? Czy on ich zmiażdży wszystkich? Czy różowi zmiażdżą wszystkich? Czemu tam... Kurczę, dlaczego pomarańczowy walczy z zielonym? Przyszliby tutaj, zmiażdżyli różowych i byłoby zbanie. Jakie pączki za darmo? Przepraszam bardzo, wypraszam sobie. Żadnych pączków za darmo nie będzie. No chyba, że z różowym lukrem. To wtedy jasne, że tak. Wyścig, dobra, będzie wyścig. Dobry pomysł. Hasta la vista też dobry pomysł. Zobaczymy. Zobaczymy, może nam zaproponuje hasta la vista, jak nie, to wybiorę ręcznie. O! Dobra, Kądziorno napisał. Nie klikajcie w link. Tak jest, dobra. Słuchajcie, nie, nie, przepraszam bardzo. Pod tym linkiem nie ma moich gołych fotek. W żadnym wypadku. Moje gołe fotki są na forum. No, jak klikniecie sobie w górny prawy róg, tam jest takie i, tam jest link do forum naszego. I na tym forum tam faktycznie są te gołe fotki. Jasne, że tak. Oczywiście. Codziennie zamieszczam nowe zdjęcia. Tak, tak. Jasne, jasne. Berber, co ty robisz? Co on zrobił? Miało być. Ale to było spączkowane. To było ewidentnie spączkowane. Jaka muzyka teraz? Collide. Solide. Ale jaki wykonawca, nie powiem, bo nie wiem. Niestety mi nie pisze. Dobra, czekajcie, co tu się dzieje? Patrzcie, jest w ogóle dogrywka. Tu się wszystko zmniejsza. Różowy albo fioletowy wygra. Jest! Ładnie! Mamy to! Jest! Wygraliśmy! Skończyliśmy! Berbert bardzo ładnie, uścisk dłoni, dziękuję. No. Oh, ładnie.
Oj tam Ricey, cheaty od razu, proszę cię, tam cheaty. Nic, żadne cheaty, po prostu wiesz, no. Nieważne. No. Nie, słuchajcie, w ogóle właśnie, linia śmierci może nie jest dobrym pomysłem. Jak zagramy w linię śmierci, to ja znowu będę szukał biustu. Zamiast grać, to będę szukał biustu. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Przemyślmy to jeszcze. Przemyślmy to jeszcze raz. Bo tam tylko jedno w głowie. Dobra, dajmy swobodną. W takim bądź razie weźmiemy sobie wyścig kaskaderski jakiś. Może w rowku pojeździmy, co wy na to? Rowek? Dobra, biusty też będą, spokojnie. Właśnie, nie ma okularów, nie ma cheatów, nie jest udowodnione. Taka jest zasada. Chociaż z drugiej strony nie wiadomo, czy Berbet miał nałożone okulary cheaterki. Mógł mieć. O Boże, jakie tam pytanie padło na tym czacie. Aż normalnie nie mogę nawet przeczytać. Rozegraj akcję. Stworzone. Wyścigi. Ja bym sobie w rowie pojeździł, słuchajcie. Dajcie, czekajcie, rów? Jest. Znaczy wiecie, taki wyścig, tak się nazywa. Nie, że tutaj jakieś rzeczy nie robię nieciekawe. Wymyślam, nie. To jest po prostu wyścig. To jest po prostu wyścig. Tylko i wyłącznie wyścig. Nic poza tym. Żebyście nie myśleli. Okej. Okrążenia dwie sztuki. Motocykle. Południe. Ruchu bez sensu. No, czekaj, niestandardowe wyłączymy. Żeby każdy miał równe szanse. Zatwierdź. Zaproszenia. Zaproszenia do wszystkich lecą. Mam nadzieję, że już tam się załadowaliście. Pewnie jeszcze nie wszyscy się załadowali do sesji nowej. Hania, no przestań z tymi pączkami. Patrz, ja nie wiem, to cały czas piszę o tych pączkach. No pączki, pączki, pączki. Będziesz puszysta, zobaczysz. Jeżeli chodzi o wasze propozycje na 200 tysięcy, właśnie, bo ogólnie przebiliśmy się przez barierę 125 tysięcy. Jak dobrze nam pójdzie, to w tym tempie dość szybko złapiemy się chyba na te 200 tysięcy. Więc ja już muszę myśleć, jaki specjał zrobić z tej okazji. Jeszcze nie wiem. Będę kombinował, jakiś fajny specjał, żeby tam był. Także zobaczymy. Zobaczymy. Na pewno bym chciał, żeby coś było grubszego, coś fajnego, coś grubego, coś ciekawego, coś dla was. Na pewno, żeby coś dla was też było. Zobaczymy. Czekajcie, bo nie wszyscy załadowali się jeszcze. Także na te 200 tysięcy, myślę, że jakieś nagrody na pewno. Będzie jakieś rozdawanie, jakiś giveaway, to jest podstawa, zawsze jest. Ale na 200 tysięcy to musi być jeszcze grubsze. Suma summarum, czekajcie, bo w sumie na 100 tysięcy rozdawałem nagrody za 2000 złotych. Nie, to czekajcie, to jak mówię grubiej. Kurczę, to ile musiałem dać? Nie, zobaczymy, pomyślimy. Ale grubo było, było bardzo grubo. Sam nie wypuszczałem, że aż tyle nam się uda osiągnąć. Ja te 100 tysięcy faktycznie, te 2000 złotych nagród poszło. No. Na pewno jakiś giveaway będzie musiał być, to jest podstawa. A coś jeszcze? Pewnie live. Może coś więcej, zobaczymy. Komputer za 200 tysięcy złotych? No chyba nie. Nawet co bym takiego nie kupił, by mnie nie stać. O, albo live z mamą, o. Nie, no to nie wiem, czy to dobry pomysł. Musiałem to przemyśleć. Okej, słuchajcie, zaczynamy, żeby nie przedłużać. Żeby nie przedłużać, to już zaczynamy. Okej. Włosy, o, włosy na różowo. Kurczę. To nie jest dobre. Nie wiem. Ja to, właśnie, ktoś, parę osób do mnie napisało w sprawie właśnie farbowania włosów. Żeby może faktycznie zrobić sobie włosy na róż. Ale nie mam żadnego pojęcia, muszę to przemyśleć. Czy to jest faktycznie dobry pomysł? Muszę to przemyśleć. O. Nie no, twerkowanie odpada. Słuchajcie, musi być kilka tłustych czwartków. Będą tłuste czwartki, będę się, wiecie, obżerał. Pupa urośnie i mogę twerkować. Ale teraz to za wcześnie, stanowczo za wcześnie. Nie, na 150 tysięcy nic nie robimy, nie. Na okrągłą liczbę, na 200. Na 200 tak. Na 200 możemy coś zrobić. I nawet zrobimy, ale jeszcze nie wiem co. Na pewno jakiś giveaway. Ale co jeszcze? Co jeszcze? Dlatego możecie pisać tam propozycje.
Także możecie oczywiście pisać te propozycje. Zobaczymy. Coś się wymyśli. Jedź maleńki. Patrz, ścigają mnie. Gdzie mi siedzisz na dupsku tutaj? Panie Berbert. Coś się ciśniesz. Się cisną tutaj normalnie, się cisną. Dawaj, 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 dawaj. Jest! O! Okej, spokojnie, spokojnie. Panujemy nad sytuacją. Troszkę. Ciśnij, ciśnij, ciśnij. Patrz, się ścigałem. Już mi tu cień aerodynamiczny robi. Jedź, jedź. Holender, jasne. Zakręt, dawaj, zakręt. No gdzie mnie? Patrzcie, ale cheater. Ale zły człowiek. Widzieliście, co zrobił? Który to ma taki? Który to miał to pierwsze miejsce? Marcio. O, żeż ty. Widzieliście, jaka nieczysta zagrywka? Oszukańcza zagrywka? Nawet tego nie skomentuję. Zaraz tutaj porobię, chodź tutaj. Dobra, nie chciałem za bardzo lecieć, bo kiedyś mi się zdarzyło, że przeleciałem punkt i była lipa. Przerażliwa. Przerażająca, straszliwa. O, już mnie tu chciał spychać, ty niedobry jeden. Już mnie tam spychać chcesz? O ty, ja dam wyrównanie, więc każdy może dogonić każdego. Jak widzicie. Hops. O, kurde. Ostrożnie, panie Ricey. Trzymajmy się razem, będzie bezpiecznie. Okej. Okay. Aha, już mi tutaj, już mi siedzę na ogonie. Turbo Paweł jedzie, o kurde, coś mi siedzi na ogonie. Coś mi tu siadło na ogonie. Aaron mi siedzi, a Aaron jest spoko. Jedź, jedź, jedź. Ładnie. Ups. Turbo, o kurde. Jest, udało się. Już się spociłem. Dobra. Tam widzę, Paula wam dała link do naszej grupy na Facebooku. Czyli ktoś mi tu jakąś przeróbkę zrobił, czy mi się wydaje? No tak, właściwie tam są same przeróbki ze mną. Jakieś włosy różowe, jakieś makijaże na twarzy, ja nie wiem. Straszne rzeczy tam się dzieją. Przerażające, creepy takie, wiecie. Różowiste. Bardzo.